Izrael. Zaszczepiono przeciw COVID-19 wszystkich pensjonariuszy domów opieki Izrael. Wszyscy pensjonariusze i pracownicy domów opieki zaszczepieni. Wszystkie osoby starsze w izraelskich domach opieki oraz pracownicy tych placówek zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. W ciągu 10 dni podano pierwsze dawki szczepionki około 150 tysięcy osób w całym kraju. Druga runda szczepień ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu, poinformowała organizacja Magen Dawita Domemda, Czerwona Gwiazda Dawida, będąca odpowiednikiem Polskiego Pogotowia Ratunkowego. Szczepionka firm Pfizer-BioNTech wymaga bowiem podania dwóch dawek w odstępie około 3 tygodni, by osiągnąć pełną skuteczność. Powodzenie kampanii i szczepień w domach spokojnej starości i innych instytucjach opieki całodobowej wynika m.in. z programu Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego wolontariusze są szkoleni w zakresie prawidłowego podawania szczepionek, dzięki czemu mogą być one administrowane szybciej i w większej liczbie miejsc. Do wtorku w Izraelu szczepiono około 150 tysięcy osób dziennie, skupiając się na osobach starszych i należących do grup ryzyka oraz pracownikach ochrony zdrowia. Jednak niedobór zapasów wymusza spowolnienie tempa nowych szczepień. W środę podano 90 tysięcy dawek. Izrael zaszczepił już około 16% swojej populacji, czyli ponad 1,5 milionów osób, w tym ponad 65% osób powyżej 60 roku życia, wynika z zestawienia World in Data Uniwersytetu Oksfordzkiego. Kraj ten zdecydowanie przewodzi na świecie w tej kategorii, jednak sukces nie jest taki sam we wszystkich społecznościach. Do środy zaszczepiono zaledwie około 5% arabskich obywateli Izraela, w tym 30% osób powyżej 60 roku życia. Powodem takiego stanu rzeczy może być mniejsza liczba centrów szczepień w arabskich miastach i miasteczkach, uważają autorzy raportu cytowanego przez portal Times of Israel.